gorąco dziękuję organizatorom za zaproszenie, że mogę dzisiaj w tak szczególnym dla Was dniu, wygłosić kilka słów na temat zagadnienia mieszkańców Podhala na frontach I wojny światowej. Być może ten temat gdzieś tam w umysłach wielu osób funkcjonuje w kontekście legionowym, w kontekście Związku Strzeleckiego. Wiem, że tutaj w programie dzisiejszej konferencji też takie zagadnienia są, więc nie chciałbym komuś tutaj w ten temat za bardzo wchodzić. Natomiast umykał przez ten cały wiek naukowcom polskim temat poświęcony ogromnej liczbie ludzi, bym powiedział zdecydowanej większości, którzy otarli się o legiony wcześniej czy później, natomiast u początków swojej kariery wojskowej w czasach I wojny światowej byli związani z regularną armią CK. Ustawodawstwo wojskowe, jakie monarchia dualistyczna austro-węgierska wypracowała w wyniku reform w czasach cesarza Franciszka Józefa I, ustawa wojskowa z 1912 roku, Wehrgesetz, mówiła, że mężczyźni w wieku poborowym są od 19 lat do 50 roku. Natomiast w węgierskiej części, bo pamiętajmy, że Austro-Węgry to dualistyczna monarchia, a właśnie też ta część węgierska dotyczy niewielkich obszarów dzisiejszego powiatu tatrzańskiego czy powiatu nowotarskiego. Chodzi tutaj o fragmenty Spisza i Orawy. Dla tej części węgierskiej ta służba wojskowa trwała do 55 roku życia. Mogli być ludzie powoływani w razie wybuchu wojny. Ponadto wojska lądowe były podzielone na kilka kategorii. Ja pomijam tutaj zagadnienie marynarki wojennej i późniejszego lotnictwa. Skupię się tylko na siłach lądowych. Armia lądowa, składająca się z 1 800 000 żołnierzy, kiedy wybucha wojna w sierpniu 1914 roku, to armia, która liczy 50 dywizji piechoty, 19 brygad kawalerii i 694 bataliony Landwehry, obrony krajowej. Pomijam tutaj jeszcze Honwet, który też trzeba by tutaj uwzględnić w tej części węgierskiej. Służba wojskowa to 2 lata czynna i 10 lat w rezerwie, jako rezerwa uzupełniająca, 3 lata w linii i 7 lat w kawalerii i artylerii konnej. W przypadku Landwehry, a więc obrony krajowej, po służbie czynnej rezerwa uzupełniająca do 10 lat. Patrząc na armię mocarstw II Rzeszy Niemieckiej czy Rosji, to nie była armia największa austro-węgierska. Druga Rzesza, czyli Cesarstwo Niemieckie stworzone przez Ottona von Bismarcka, to armia lądowa w wielkości 2 400 000, a największa rosyjska 3 400 000. Żołnierze z terenu Podhala od czasów praktycznie początków zaborów podlegali pod jeden okręg wojskowy, okręg poborowy, tak zwany Werbezirk, który siedzibę swoją miał w Nowym Sączu. Był to 20 pułk piechoty, tak zwani Zwanzigierzy, od niemieckiego słowa Zwanzig. Natomiast z części węgierskiej, czyli to tereny właśnie tam, gdzie macie wsie Jurgów, Rzepiska, Lipnicę Wielką, gminę Jabłonkę, podlegali pod 67 pułk piechoty z siedzibą w Lewoczy i też się różniła przynależność okręgów wojskowych. Ci tutaj z Nowego Sącza podlegali do Krakowa, a tamci do Preszowa. Oprócz tego z części Podhala, mówimy tutaj o terenach Rabki, Raby Wyżnej, górale byli włączani do innego okręgu wojskowego, mianowicie Wadowickiego. Ale nie były to okręgi ścisłe, w których służyli w chwili, kiedy wybuchła wojna. Straty wojskowe
poszczególnych pułkach w pierwszych miesiącach wojny osiągały nawet 80%. Więc śmiertelność była bardzo duża. Więc trzeba było te jednostki uzupełniać i też górali przemieszczano do innych formacji wojskowych. Do pułku cieszyńskiego, do pułku jasielskiego, tarnowskiego, a nawet do lwowskiego. Więc odszukanie tych osób sprawia dzisiaj bardzo dużo wysiłku. Gdzie walczyli mieszkańcy Podhala? Praktycznie rzecz biorąc na wszystkich frontach Europy Środkowo-Wschodniej. W 1914 roku, w chwili wybuchu, była to przede wszystkim Serbia, Karpaty Wschodnie, tereny lubelskiego i w listopadzie 14 roku po ofensywie rosyjskiej okolice Olkusza i oczywiście Kieleckiego. W 1915 to po przełamaniu frontu pod Gorlicami w maju Galicja Wschodnia, Karpaty Wschodnie, walki na granicy włosko-słoweńskiej, góra Monte Sabotino, okolice Triestu, Wenecji, Udine, okolica Trydentu, rzeka Piawa, a więc generalnie Włochy. W 16 roku nadal tereny włoskie, południowy Tyrol, Wołyń, Podole, ziemia lwowska i bracławska, Albania i Rumunia. W 1917 roku dalej Włochy, Besarabia, Rumunia, która skapitulowała w wyniku ofensywy niemieckiej, Karpaty Wschodnie, Rosja, Polesie. I w 18 roku tereny Rosji, mianowicie Polesie, ziemia kijowska, Podole, Zadnieprze, już tereny za Kijowem, Krym w czerwcu, sierpniu 18 roku i oczywiście Włochy. Więc widzimy bardzo duży obszar. Na tych frontach walczą, zostają ranni, zaginieni i polegli mieszkańcy Podhala. Ja Państwu nie jestem w stanie dzisiaj wszystkich tutaj materiałów pokazać. Mogę tylko uzmysłowić, że samo Archiwum Wojenne w Wiedniu to dzisiaj ponad 30 kilometrów dokumentacji, z czego ponad 10 przypada na I wojnę światową. Nie da się tego szybko przeglądać. Powiem Państwu, że można tylko 3 jednostki dziennie. I czasami jest nawet bardzo trudno przeglądnąć jedną, bo to są tak duże kartony. Statystycznie mogę Państwu podsumować. Z obecnego powiatu tatrzańskiego, jaka była wielkość liczb tych mieszkańców Podhala, którzy służyli, zostali ranni, polegli tysiące, setki kilometrów, czy ponad 1600 od domu. Z Białego Dunajca, tu sumarycznie będę przedstawiał gminami, 48 osób, Bukowina Tatrzańska 73, gmina Kościelisko 81, gmina Poronin 59, gmina Zakopane 147, razem 408 osób. Powiat tatrzański, powiat nowotarski, gmina Spytkowice 74, Rabka 89, Raba Wyżna 78, Czarny Dunajec 114, Nowy Targ, miasto i gmina 258, Szaflary 93, Ochotnica 121, Czorsztyn 67, Krościenko 187, Szczawnica 108. I to jeszcze nie są dane pełne. Brakuje jeszcze końcówki 18 roku. Wyłączyłem gminy Jabłonka, Lipnica, części Orawy, bo tu jest bardzo ciężka kwerenda. Jest to naprawdę ogrom czasu potrzebny, żeby jeszcze to zliczyć i gminę Łapsze również ze spisza. Ogółem z powiatu nowotarskiego 1189 osób, dodajemy 408, mamy 1597 osób, które w ogromnej części spoczywają setki kilometrów od rodzinnych stron. Informacja o zgonie żołnierza nie docierała nigdy do rodziny. Musimy cały czas sobie uzmysławiać, że jest wojna, jest cenzura wojskowa. Jeżeli w ogóle jakakolwiek informacja przychodziła, to nie tylko z dużym opóźnieniem wielomiesięcznym, ale często rodziny dowiadywały się dopiero po zakończeniu działań, kiedy przychodzili bliski z poszczególnych miejscowości i informowali, że ktoś gdzieś zginął. Oczywiście nie było możliwości załatwienia przewozu zwłok
tutaj na Podhale. Grzebano natychmiast na terenach walk, w przyległych miejscowościach organizowano na prędce cmentarze. Ogółem w czasach I wojny światowej monarchia austro-węgierska sfinansowała na własny koszt ponad 600 cmentarzy wojennych, z czego 60 na terenie Galicji, w naszych granicach administracyjnych Polski. Oczywiście tych cmentarzy jest dzisiaj więcej, bo były tworzone jeszcze po I wojnie światowej. Komasowano te groby czy przemieszczano. Niemniej możemy być i tak szczęśliwi, że mamy dzisiaj dostęp do tej dokumentacji, oczywiście w Wiedniu, bo tego nie ma u nas. Żołnierze podlegli pod 20. Pułk Piechoty podlegali pierwszemu okręgu Korpusy Komendy w Krakowie z siedzibą na ulicy Stradomskiej i służyli, jak wspomniałem, na wielu frontach. Dzisiaj o tych mogiłach nikt nie pamięta. Nie wiedzą ludzie, potomkowie tych ludzi, którzy polegli, bo tak jak wspomniałem, nie było możliwości informowania, kiedy, z jakich przyczyn i gdzie został pochowany dany mieszkaniec. Mając dzisiaj dostęp do akt wielu cmentarzy, możemy z dokładnością możliwą, najbardziej szczegółową, ustalić nie tylko miejscowość, ustalić kwaterę na cmentarzu, ale również nawet i rozrysowaną kwaterę, jak poszczególne ciała były ułożone, bo tak dokładna jest dokumentacja. Takiej dokumentacji niestety nie mamy jako badacze z czasów II wojny światowej. Ja Państwu chciałbym tu przedstawić dzisiaj kilka skanów, jak wygląda ta dokumentacja. Mamy tu obraz pełnych danych osobowych, imię, nazwisko, stopień wojskowy, datę urodzenia, miejscowość, powiat, prowincja, datę bitwy i co się z danym żołnierzem stało. Więc mamy wszystko. Jak Pan to zwiększy, tu bodajże jest chyba, tam w tytule jest chyba gmina Biały Dunajec. No tak obrazowo Państwu pokazuję, jak to wygląda. W jednym kartonie około 6 tysięcy takich karteczek do przerzucenia, a tych kartonów jest prawie 4,5 tysiąca. Więc ogrom pracy. Jakby Pan to zwiększył, bo tutaj czytelność jest niestety taka, jaka jest. Możemy to zwiększyć? Żeby Państwo zobaczyli, to ja przeczytam 2-3 nazwiska z poszczególnej gminy. Nie wiem, czy te rodziny dzisiaj, te nazwiska jeszcze funkcjonują. W rozmowach z kilkoma samorządowcami okazało się, że tak. Nie możemy tego zwiększyć, to co jest tutaj zakreślone. Tu na plusie, proszę to włączyć. O, i tak gdzieś kawałek tutaj. I przesunąć tutaj nam to, co jest w ramkach. Tu mamy kogoś, to jest Chochołowa, Maciej Fonfer. Data urodzenia, powiat Nowy Targ, no bo wszystko było w powiecie nowotarskim. Data urodzenia 1881 i tutaj w kolumnach, co się stało z danym żołnierzem. Tu są roczniki poborowe wpisane, kiedy miał pobór wojskowy i co się stało. Śmierć, ranny, poległy na polu walki, zaginiony. Ten akurat z Chochołowa jest zaginiony. I na pierwszej stronie tu mamy miejsce bitwy, jak Pan to zwiększy. Gefeld von Potok, czyli on poległ, on został zaginiony koło Złotego Potoku pod Częstochową. I data dzienna jest na pierwszej stronie, więc wiemy wszystko. Oczywiście zaginiony to jeszcze osoba, która ma szansę pojawić się na następnych kartach tych materiałów. Jak zwiększymy tutaj ten zakres, wszystko musi Pan robić tutaj przez nas. Po jednym przykładzie, dwóch, bo nie mamy czasu. Tak jak powiedziałem, to są te wielkości liczebne. Tu jest Białka, Białka Tatrzańska, a więc gmina już Bukowina. Józef Niedzielski, 1886 rok. Tu są, to można powiedzieć, są jeszcze osoby już w wieku tym wojskowym rozumieniu, w wieku emerytalnym. Najczęściej to byli młodzi chłopcy, 19-24 lata. I z nim też zaginiony w ostatniej kolumnie. Proszę wrzucić następne skany, żeby też było przynajmniej z kilku gmin. Ja tu ten pokaz ograniczyłem do dzisiejszego powiatu tatrzańskiego, żeby też Państwa nie
za bardzo eksploatować innym obszarem samorządowym, bo jesteśmy w Zakopanem. Możemy to zwiększyć? Trzeba będzie każdy. Różny format tych materiałów, czasami mniejsze, większe karteczki, ale tu są oczywiście przynależności wojskowe, która kompania piechoty, więc wiemy wszystko, gdzie kto służył. Mamy tutaj Piotra Pitoraka i tam będzie miejscowość. Bukowina. Bukowina, Nowy Targ, tu jest młody chłopak, 1894 rok. To są materiały z 1915 roku. I miejsce bitwy, jakby pan troszkę to, aha, ten został tutaj ranny, tu odznaczony. A jeżeli powiedziałem państwu, sztab generalny to wszystko weryfikuje. To nie jest tak, że sobie wpisywali na oko. Ten miał pobór w 1914 roku, więc przeszedł kilka frontów. I tu jest miejscowość, jakby pan to zrzucił troszkę na dół. Świrochów. To są już tereny Rosji za Lwowem, czyli tereny wołyńskie. I następne jakieś gminy. Więc widzą państwo, że te dane są bardzo szczegółowe. Oczywiście ktoś powie, nie ma daty dziennej. Tak, nie ma daty dziennej urodzenia. Natomiast w materiałach wojskowych, jeśli ktoś trafił do szpitala, no to oczywiście tam jest data dzienna, a najszybciej weryfikujemy to, rzecz jasna, przez metryki parafialne czy metryki USC. Możemy od razu namierzyć konkretny dom w danej miejscowości i rodzinę, czy ród, jak w waszym przypadku. Więc nie ma już wtedy, proszę zauważyć, są też również pieczątki. Sztab Generalny, jeżeli ktoś zaginął, a odnalazł się, przychodziło pismo, był numer pisma, jest Eingericht, Wrusony. Ten był zaginiony, okazało się, że jest w niewoli rosyjskiej, napisany Ruslan i zmieniona już tutaj, został ranny, tu był jako zaginiony, został przeniesiony, nie, ten był nawet jako, że poległ już na polu walki. Okazało się, że został ranny, trafił do niewoli rosyjskiej, tu jest numer pisma, które przyszło z armii rosyjskiej, informujące o tym, że ten żołnierz jest u nich w niewoli. Także proszę państwa, powiem tak, ci, którzy trafiali jeszcze do niewoli rosyjskiej przed rewolucją lutową 17 roku, to mieli dużo szczęścia, bo mieli bardzo duże szanse przeżyć. Natomiast po rewolucji lutowej, kiedy obozy jenieckie zostały przemieszczone na terytorium Kazachstanu i Tadżykistanu, gdzie temperatury wahały się w ciągu dnia od 10 do 60 stopni, a w okresach zimowych do minus 15, to szanse przeżycia były niewielkie. I słuch o tych ludziach niestety zaginął. A na obecnym etapie nie mamy możliwości weryfikacji w archiwach wojskowych Rosji, gdzie konkretnie kto umarł z tych jeńców. Jest to po prostu niemożliwe. Państwo, myślę, doskonale rozumiecie kontekst. Tu mamy kogoś z Kościeliska. Stanisław Marusarz, proszę bardzo. 1891 urodzony. 22 maja, to są chyba 16 już roku, i miejscowość tutaj wymieniona, też wołyńskie, został ranny. Kościelisko, tak, tutaj jest oznaczone. Więc wiemy naprawdę bardzo dużo. Kwestia teraz, co z tym materiałem zrobić, co z tą wiedzą ogromną, drodzy państwo, zrobić. Od strony naukowej oczywiście nie ma problemu, bo mamy dostęp, mamy możliwości zamówienia skanów, pracy, że tak powiem, w Polsce już później. Natomiast jest kwestia pamięci, upamiętnienia tych osób tu, u was, na Podhalu. Nie tylko w poszczególnych gminach, czy nawet w poszczególnych miejscowościach, bo przecież to są liczby idące w dziesiątki nawet do konkretnej miejscowości, ale upamiętnienia tych osób, żeby pamięć o nich była. Ale można się zapytać, czy pamięć wystarczy. W tych działaniach trzeba, proszę państwa, jeszcze mieć cały czas na względzie tą wyobraźnię patriotyczną, wyobraźnię patriotyzmu, żeby o tych ludziach nie zapomnieć. Dziękuję bardzo.